Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Autovloga. Temat na dziś to, czy istnieje cokolwiek za darmo? Czy w świecie krypto mamy coś takiego jak darmowe tokeny, jak darmowe airdropy? I myślę, że to jest istotny temat, nad którym warto byłoby się pochylić w tym odcinku. Szczególnie w związku z tym, co działo się w ostatnim czasie na Twitterze, na YouTubie, w tej całej polskiej sferze influencerów, ponieważ ostatnimi czasy bardzo tutaj shillowany był jeden z tokenów, nie będę go teraz wymieniał, ale myślę, że każdy wie doskonale o co chodzi tutaj, z takim X-em w logo był. No i tak, tam cały czas było mówione, że to jest za darmo, że wiecie, to Was nic nie kosztuje kompletnie, plus przy okazji jeszcze innych rzeczy, nawet jak ja sam coś komentowałem, to dostawałem odpowiedzi tutaj też właśnie od niektórych influencerów polskich, którzy mi mówili, że nie mam racji, że to ja się o coś szczepiam, że oni robią wszystko za darmo, to jest wszystko pro bono, wiecie, i moim zdaniem to właśnie nie jest kompletnie zgodne z prawdą i zaraz Wam powiem dokładnie, o co mi tutaj chodzi. Ponieważ jeżeli od kogokolwiek usłyszycie, że coś macie za darmo, jakiś token, jakiś airdrop będzie dla Was za darmo, to jest to zwykłe kłamstwo, bo nie ma czegoś takiego jak za darmo z prostego powodu. Każdy taki projekt, który wchodzi, który Wam obiecuje, że wyśle Wam jakiś token w zamian za... Oczywiście to różni się mocno od różnych projektów, tak? Jeden projekt Wam powie, że macie podejrzeć swojego maila, macie, nie wiem, na jakąś whitelistę się wpisać, to jest wszystko, tak? Niektórzy będą chcieli, żebyście zrobili jeszcze, wiecie, 5 pompek, 3 przysiady, rozesłali łańcuszek do 10 znajomych, plus jeszcze wykonali masę innych zadań, no i dopiero wtedy możecie liczyć na jakieś darmowe tokeny z ich strony. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, tą tezę podtrzymuję, nie ma nic takiego jak za darmo. Tutaj... Może inaczej, jest za darmo, jeżeli ktoś z Was powie, że jego czas jest nic nie warty, tak? Jeżeli ktoś powie, że jego czas nie ma żadnego znaczenia, jego uwaga jest warta zero, no to wtedy tak, ale zakładam, że większość z Was, na pewno każdy ceni sobie swój czas, ceni sobie swoją uwagę, ceni swoje nawet siły umysłowe, które musi zaangażować, które musi zainwestować w dobry research, w poznanie takiego danego projektu, przeczytanie white papera, jakiegoś light papera na przykład i w to, żeby zrozumieć na czym skupia się ten dany token, co ten dany projekt chce wnieść, co on chce tutaj w tej przestrzeni zmienić. I samo to już kosztuje Was jakiś wysiłek, to już jest Wasz koszt, który Wy ponosicie. To, że potem Wam też Wam jakieś wirtualne tokeny w zamian za to prześlę, to nie znaczy, że jest to za darmo, ponieważ jak sobie popatrzycie na ten token, który właśnie ostatnimi czasy, przez ostatnie kilka dni był mocno shillowany tutaj w przestrzeni, polskiej przestrzeni krypto. Nie będę mówił jego nazwy, to jest, tak jak mówiłem, to jest tylko taki X, ma w swoim logo ten token. No i zobaczcie, co tam się wydarzyło. Tam wszyscy wmawiali, że to jest za darmo, że każdy może zacząć, wszyscy będą to robić na równych zasadach, że jest to piękna idea, że ma to służyć tylko i wyłącznie w celach takich edukacyjnych, a no jak się okazało od razu kilka dni przed startem, to nie jest tak do końca, ponieważ kosztem, Waszym kosztem była Wasza uwaga, było to, że ludzie, którzy stoją za tym projektem, mogli sobie zbudować społeczność. I to jest tak właściwie ich zysk w tym momencie, tak? Oni budują sobie społeczność, której mogą, no i właśnie, w zależności jakie mają intencje, mogą opychać różne, wiecie, kubki, koszulki, tak jak było w tym przypadku, wiecie, gdzie kilka dni przed startem jednym z ważniejszych newsów było to, że wystartował ich sklep internetowy, na którym mogą sobie kupić różne właśnie kubki, koszulki, jakieś tam, nie wiem, długopisy, mazaki, totalne głupoty, tak? Ale to pokazało, że budując ogromną społeczność wokół czegoś, tak? Robiąc taki hype, o hypie sobie mówiliśmy w poprzednich odcinkach, budując tą uwagę, przyciągając tą uwagę ludzi, oni mają całą bazę klientów. No i to jest ta cena, którą wypłacicie. Wypłacicie swoim czasem, swoją uwagą, swoimi wszystkimi siłami, które zaangażowaliście w to, żeby poznać i zrozumieć, w to tak właściwie chcecie zainwestować te pieniądze. No a w niektórych przypadkach oczywiście trzeba zainwestować pieniądze. Tak samo jak było w przypadku dokładnie tego tokena, ponieważ jak sami wiecie albo jeszcze nie wiecie, to sobie możecie poczytać o tym. Tam, żeby wziąć udział w ogóle w mintowaniu, w tworzeniu tego tokena, no to trzeba było oczywiście ponieść horrendalne opłaty na sieci Ethereum, więc ludzie byli w stanie otworzyć po kilkadziesiąt, po 50, po 80, po 100 adresów i z każdego adresu mintować, tak? Czyli tak właściwie niektórzy zainwestowali kilkaset, jak nie kilka tysięcy dolarów
w to, żeby ten token mieć. No jeżeli ktoś mówi, że to jest za darmo, no to nie wiem, to albo ja tu jestem w błędzie, albo ktoś wam nie chce po prostu powiedzieć prawdy, jaka jest, tak? Bo dla mnie to jest oczywiste. Jeżeli ktoś przyciąga moją uwagę, jeżeli ktoś angażuje mnie w to, żeby zbudować społeczność, w której ja też jestem częścią, to znaczy, że już moją, że właściwie taką zapłatę z mojej strony dostał, tak? To właśnie jest to, moja uwaga, mój czas, moje zasięgi, które też mam, powiedzmy, tak? I tak samo jak ludzie na przykład płaczą teraz przez cały czas odnośnie sieci Flare na przykład. Inni odpowiadają, że nie można się czepiać, ponieważ to jest wasz darmowy airdrop. I prawda jest taka, że to nie jest darmowy airdrop, bo tak samo jak w przypadku każdej innej sieci, która startuje, rzeczą, którą płaciliśmy, był nasz czas. Tak samo ono właśnie Flare Network zbudowało sobie potężną bazę kilkuset tysięcy followersów, kilkuset tysięcy ludzi, którzy się tym interesują i będą na tej podstawie rozsyłać ludziom tokeny, tak? Ale to nie jest tak, że to jest za darmo. To jest, mówię, nasz czas, nasza uwaga i to, co my tutaj zainwestowaliśmy. Także nie można tego, moim zdaniem, rozpatrywać kategoriami, że to jest za darmo, bo to nie jest za darmo. Chyba że, tak jak powiedziałem, ktoś nie ceni sobie swojego czasu i ma to totalnie gdzieś, tak? I uważa, że jego czas jest kompletnie bezwartościowy. To wtedy można tak powiedzieć, tak, oczywiście, to wtedy to jest za darmo w pełni. Więc myślę, że jeżeli ktokolwiek wam kiedykolwiek powie, że dostajecie coś za darmo, no to myślę, że można mu spokojnie wytknąć i być świadomym tutaj człowiekiem w tej kwestii, że tutaj ogólnie w życiu, ale szczególnie w świecie krypto nie ma niczego za darmo. Także myślę, że taką krótką rozkminę wam tutaj chciałem dać na ten tydzień, także warto o tym pomyśleć. Dzięki bardzo, pozdrawiam was serdecznie, na razie, cześć.